Dobry. Witam Was serdecznie na kolejnej minucie ze Słowem Bożym. Dzisiaj, dzisiejsze rozważania zatytułowałem 6 dni stworzenia. I chciałbym dla Was na początku przeczytać sam początek Biblii z pierwszej księgi mojżeszowej, werset, rozdział drugi, od pierwszego wersetu na temat sześcio, sześciu dni stworzenia. Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Coś, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to po pierwsze to, że pamiętajcie, że Bóg jest wszechmocny. I on się nie zmęczył tym stworzeniem, ale stworzył w ten sposób, tworząc w 6 sześć dni i siódmego dnia odpoczywając, stworzył tak naprawdę tydzień, który niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy jesteś ateistą, czy jesteś ewolucjonistą i, i kimkolwiek tam jesteś, żyjesz według, bo co, niemalże cały świat żyje według siedmiodniowego tygodnia, prawda? Nie zastanawialiście się nad tym, dlaczego tydzień ma 7 dni? Biblia odpowiada na to pytanie, bo Bóg tak stworzył. Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął i w ten sposób stworzył też tydzień, który, według którego wszyscy żyjemy. Niektórzy dzisiaj, nawet chrześcijanie, ukryli takie kłamstwo, że opis stworzenia biblijnego jest, e, no, jest tylko mitologią. A to dlaczego ludzie żyją według tej mitologii dziś, nawet do dzisiaj? Słuchajcie, nie warto odrzucać tego zapisu biblijnego, który mamy tutaj e, chociażby w pierwszej księdze, w księdze mojżeszowej, dlatego że naukowcy twierdzą, że teoria ewolucji jest prawdziwa, ale jak sami zauważyliście użyłem słowa teoria. Teoria to nie jest prawo, to nie jest to udowodnione. Więc co to za teoria, którą trzeba przez 150 lat udowadniać i dalej jest nieudowodniona, tak? Chcecie na niej polegać i uważacie, że to naukowcy mają rację i, i odpowiadają na wszelkie pytania, jak świat powstał i jak powstał tydzień? Proszę bardzo, możecie wierzyć. Ale zwracam się do Was, do ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący, a mimo wszystko odrzucają zapis biblijnego stworzenia i skłaniają się ku, ku ewolucji. Powiem Wam tak. Jeśli jesteście osobami wierzącymi, nie powinniście się w to bawić. Dlaczego? Ponieważ. Sami, sami zaraz zobaczycie, że w Nowym Testamencie Pan Jezus też opierał się na tych zapisach Biblii jako na Słowie Bożym. Nie na mitologii, nie na jakiejś tam legendzie, tylko jak, jak Słowo Boże, jako opisane fakty historyczne. I zobaczcie to, możemy zobaczyć chociażby najpierw, może z Exodus 23:12, gdy Mojżesz dostał prawo od Boga, Bóg powiedział, że 6 dni będziecie pracować, 7 dnia jest święto, jest wypoczynek. Bóg tak ustanowił, potwierdził to w prawie. A, w Nowym Testamencie znajdujemy taki fragment w Ewangelii Jana. W pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie i dziesiątym. Jest mowa o Słowie, którym jest Jezus, wiemy. I to Słowo, dzięki temu Słowu wszystko powstało, co się stało. Słyszycie? To przez Słowo powstało wszystko, co się stało. Przez Jezusa powstało wszystko, co się stało. Kolejny fragment z Nowego Testamentu, Ewangelia Mateusza. I tu są słowa Jezusa. Jezus, rozmawiając, kłócąc się z Faryzeuszami o, o, o rozwody, mówi im tak: Nie tak było na początku. I cytuję, cytat z księgi Genezis z drugiego rozdziału, z 24 wersetu, którego ja przed chwilą wam cytowałem o sześciodniowym stworzeniu. I mówi tak: Nie tak było na początku. Na początku stwórca stworzył Mężczyznę i kobietę, i tych dwoje stało się jednym ciałem. Tak? I co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza? Tak było na początku. Tak było na początku stworzenia. Jezus używa tego fragmentu jako argumentu, jako czegoś, co się naprawdę wydarzyło. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, i stworzył też małżeństwo w ten sposób. Wow! I słuchajcie, i na koniec bardzo ważne, jeśli jest, jesteś osobą wierzącą. Uważasz się za osobę wierzącą, a próbujesz cały czas od, podważać słowo Boże i trzymać się ewolucji. To w liście do Hebrajczyków w jedenastym rozdziale od pierwszego wersetu wam przeczytam. Wiara wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tak? Tu jest mowa o tej wierze, która nas zbawiła. Jak ważna jest defi prawdziwa definicja wiary. List do Hebrajczyków. Definiuje nam słowo wiara, i tam jest powiedziane tak naprawdę, na czym wiara polega. Więc posłuchajcie tego. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I teraz prze przeskoczę Wam do wersetu trzeciego, bo to jest bardzo ważne w kontekście tego, co dzisiaj Wam chcę powiedzieć. Przez wiarę <laughs> poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Słyszycie mnie? Wiara, o której czytamy w liście do Hebrajczyków, jest wiarą, która nas zbawia, ta prawdziwa wiara. Wiara, ta wiara daje nam poznanie, że Bóg swoim słowem przez dni, tak, stworzył cały wszechświat. Że ten wszechświat nie powstał, jak tu jest powiedziane w wyrazie, ze świata zjawisk. To przez wiarę, tą zbawiającą biblijną wiarę, wiarę, która jest zaufaniem do stwórcy, poznajemy, że to Bóg stworzył świat, nie ewolucja. Ewolucja jest bezmyślna. Ewolucja nie może nic stworzyć. Nie może stworzyć piękna, nie może stworzyć artyzmu, bo jest, bo jest bezmyślną teorią. Tak? Teorią, która, która, gdzie nie towarzyszy umysł, a wszystko, co nas otacza, cały ten świat. Został stworzony w idealnym, doskonałym porządku. Bóg jest artystą, Bóg jest. Tu widać mądrość Boga w stworzeniu, tak? Organizmy, które żyją w symbiozie. Patrząc na ten świat, widzimy mądrego, wszechmądrego, wszechmądrego wszechmocnego i cudownego artystę. Jest nim stwórca. Wiara, biblijna wiara, zbawiająca wiara, wymaga od tego, żebyś wierzył. Bogu. Wierzył Bożemu Słowu, a nie dzisiejszej nauce, która, jak tylko się pojawi nowa teoria, lepsza od ewolucji, to odrzuci w jednej chwili. Warto temu ufać? Zaufaj Jezusowi. Zau uwierz, że Bóg stworzył. Tak? Trzymaj się zapisu biblijnego, bo na tym ja nigdy się nie zawiodłem i tysiące, miliony ludzi się na Słowie Bożym nie, nigdy nie zawiodło. Słowo Boże jest prawdą. Ufaj Bogu, miej tą wiarę w Jezusa Chrystusa, który za Ciebie umarł i żyje na wieki. Do zobaczenia w następnej minuty.